Szkoła podstawowa nr 3 w Augustowie zdecydowanie poprawi warunki edukacji z zakresu kultury fizycznej. Za około 20 miesięcy uczniowie rozpoczną zajęcia w niemal nowej, bo gruntownie wyremontowanej sali gimnastycznej, a WF-iści dostaną do dyspozycji zaplecze, które umożliwi im należyte warunki pracy. Projekt Olimpijski Augustów stawia na zdrowe, aktywne społeczeństwo, a planiści robią co mogą, by tworzone obiekty i ich dostępność zachęcały do rekreacji i rozwoju tężyzny fizycznej, a co za tym idzie, przeciwdziałania negatywnym skutkom siedzącego trybu życia. Chociażby to, że coraz więcej dzieci jest dziećmi otyłymi, to wszystko powoduje, że naprawdę trzeba spróbować stwarzać dobre warunki do sportu, bo tylko takie dobre warunki są w stanie wyrwać nasze dzieci sprzed telewizorów, sprzed ekranów komórek. Edukacja to inwestycja, uważa Mirosław Karolczuk, burmistrz Królewskiego Augustowa, i nie szczędzi zarówno starań, jak i środków na poprawianie i tworzenie warunków mających zachęcić mieszkańców do aktywności, nie tylko fizycznej. Każda bowiem decyzja inwestycyjna to szereg spotkań i konsultacji z augustowianami. Kolejne takie spotkanie odbyło się w szkole przy Mickiewicza. Prócz przedstawicieli ratusza obecni byli na nim rodzice uczniów tej szkoły. To ich dzieci wkrótce będą cieszyć się z nowoczesnej, choć powstałej w starych murach, sali gimnastycznej, ze ścianki wspinaczkowej, z nowych bieżni i zielonego podwórza, które zachęci dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaplanowane prace będą kosztowały miasto około 14 milionów złotych. Przede wszystkim ta sala, tak? No to jest rzecz, która od kilku lat czeka na rozwiązanie swoich mankamentów i będzie zrobione to naprawdę na dobrym poziomie. Dodatkowo kilka modernizacji, które po prostu poprawią funkcjonalność. Już nie mówię nawet o tym bloku sportowym, zapleczu tego bloku sportowego, który powstanie, czyli coś, co powinno być normą, prysznice, szatnie, żeby można było się przebrać po wysiłku fizycznym, ale również te elementy, na które zwracamy bardzo dużą uwagę, czyli chociażby przystosowanie naszych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Włodarz Augustowa stoi na stanowisku, że miasto winno zapewnić odpowiednie warunki dla dzieci z niepełnosprawnościami w każdej z lokalnych placówek edukacyjnych. Chcemy, żeby rodzice dzieci niepełnosprawnych, wybierając przyszłe miejsce dla swojej szkoły, nie mieli dylematu, że można być tylko w szkole, nie wiem, dajmy na to numer 2 albo numer 3, bo tylko tam nie ma barier architektonicznych. Chcemy, żeby każda augustowska szkoła mogła służyć również dzieciom niepełnosprawnym. Stąd w każdym naszym projekcie winda powstanie też tutaj. Prócz zmian wewnątrz obiektu, potężny lifting przejdzie również szkolne podwórza. Wreszcie z prawdziwego zdarzenia tor do biegu na 100 metrów, tor do skoków dal. Myślę, że wreszcie będzie się gdzie zatrzymać na przyzwoitym parkingu. Na terenie szkoły prócz wymienionych bieżni pojawi się również ścianka wspinaczkowa, a podwórze zyska nowy wygląd. Zrobi się zielono, przyjaźnie i po prostu ładnie. Pomysł na nowe oblicze sportowego bloku przy szkole podstawowej nr 3 najwyraźniej spodobał się rodzicom, których dzieci są uczniami tej placówki. Ich dzieci również przyjęły wiadomość o planowanej modernizacji entuzjastycznie. Wiedzą, nie mogą się doczekać, czekają, pytają kiedy się zaczyna na remont, kiedy będą mogli w końcu skorzystać. Dzisiaj mu powiem. Myślę, że rewelacją będzie ściana wspinaczkowa, myślę, że rewelacją będzie miejsce rekreacyjne, no i przede wszystkim sala nowa, odświeżona. Myślę, że na pewno. Dyrektor szkoły, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, aktywnie uczestniczył w planowaniu procesu modernizacji i rozbudowy bloku sportowego. Wysoko ocenia zmiany, jakie nastąpią w obiekcie i wokół niego. Takie detale jak podwójne legarowanie podłogi w sali gimnastycznej, bezpieczne nawierzchnie, dostęp do urządzeń sanitarnych czy nowoczesne zaplecze dla nauczycieli to podstawowe warunki, jakie powinna spełniać współczesna szkoła. Jak przyznaje, 3 lata temu, gdy obejmował stanowisko dyrektora, sala wraz z blokiem sportowym wywarła na nim przygnębiające wrażenie. Ja na takie miejsca patrzę zawsze, że są to miejsca wielkich szans. I jeżeli coś wygląda źle, to znaczy, że za chwilę może wyglądać bardzo dobrze i podchodzę do tego optymistycznie. I bardzo mnie ucieszyło, że takie myślenie też nie jest obce władzom miasta, które też widziało w tym miejscu potencjał, wręcz konieczność odmiany tego miejsca na lepsze.
I tak od słowa do słowa porozumieliśmy się w kwestii tego, że trzeba tutaj projektować tą przestrzeń, trzeba projektować remont tej przestrzeni, trzeba projektować zmianę otoczenia tutaj budynku szkoły i otoczenia szkoły. Nikt nie przewidywał, że pieniądze pojawią się tak szybko, bo patrząc na perspektywę niespełna 3 lat, uważam, że bardzo szybko pojawiły się pieniądze. No i teraz no jesteśmy właściwie, już nie mówię przed szansą, ale jesteśmy teraz świadkami, myślę, że bardzo, bardzo fajnego projektu Olimpijski Augustów, gdzie jesteśmy tą częścią, bardzo ważną częścią, bo w zespole szkolno-przedszkolnym, a konkretnie w tym budynku w szkole podstawowej nr 3 uczy się niespełna albo prawie 1000 uczniów. Andrzej Kaszkiel dodaje, że ta rzesza uczniów to nie jedyni beneficjenci inwestycji. Już teraz zapowiada, że nowa przestrzeń będzie dostępna nie tylko dla dzieci. Oczywiście, że tak. Generalnie wszędzie, gdzie pracowałem i wszędzie, gdzie były obiekty, ja zawsze powtarzałem, że jest to obiekt dla każdego mieszkańca. Szkoła, choć wciąż jeszcze pracuje z uczniami w bardzo spartańskich warunkach, to nie ma w niej dość powszechnego problemu z frekwencją uczniów na zajęciach w WF-u. Dyrektor jest przekonany, że zmiany jeszcze bardziej zaktywizują dzieci i młodzież. Każde działanie na pewno jest potrzebne i myślę, że sprawia, że ten uczeń przychodzi bardzo tak nastawiony optymistycznie do pracy w szkole. Wiadomo, nikt szkoły nie lubi, no nie łudźmy się, uczniowie, nikt z nas za bardzo może nie lubił chodzić do szkoły uczyć się, ale lubił przybywać ze swoimi rówieśnikami. Aha, jak wiemy, to też wpływało na rozwój. Więc ja liczę, że ten obiekt, który będzie wyremontowany, nie tylko obiekt, ale też i przestrzeń ogólnoszkolna, wpłynie na poprawę nie tylko samej jakości, bo na pewno wpłynie, ale przede wszystkim wpłynie na taką radość przebywania w szkole dziecka. A to jest chyba najważniejsze w procesie edukacji. Nadchodzące miesiące nie będą łatwe dla szkolnej społeczności, bo na czas prac budowlanych istotnie zmienią się warunki realizacji zajęć WF-u, ale też wykonawcy będą musieli zadbać szczególnie o bezpieczeństwo. Pracy jest dużo, ale firmy, które jak gdyby będą wykonywać, czyli nasze firmy, są bardzo też prężnie działające. Mamy duże zaplecze sprzętowe i ludzi, myślę, że poradzimy sobie bez problemu. Tutaj musimy najpierw zburzyć, oczyścić plac budowy, a dopiero potem nowe rzeczy gdyby budować. Tak? Druga sprawa, jest to obiekt czynny, a nie budowany od podstaw, więc mamy też tutaj, musimy zabezpieczyć odpowiedni plac budowy i zadbać o bezpieczeństwo dzieci i użytkowników szkoły. Jak zapowiada Piotr Urbanowicz, ta część obiektu, w której odbywać się będą roboty, zostanie zabezpieczona tak, by dostęp do niej mieli tylko pracownicy budowlani. Jeśli chodzi o budowę tutaj na zewnątrz, będziemy robić dach, a więc wyłączamy cały orlik oraz tutaj pobliski teren, aby nic z dachu jak gdyby nie miało prawa spaść na kogokolwiek, tak? Więc tutaj teren będzie szczelnie ogrodzony ogrodzeniami uniemożliwiającymi przedostanie się przez nie. Ja sam jestem też rodzicem dzieci, które tutaj się uczą, więc będę chciał, aby było tu bezpiecznie również dla moich dzieci, tak? I dla wszystkich innych, tak? Więc dołożymy wszelkich starań, aby było wszystko okej.